Siemaneczko towarzyszy, usuwam już palec, bo tu widzę nachodził na ekranik. Mamy tutaj paczkę nadany przez pana, dosyć miłego, nie wiem skąd za bardzo, już nie pamiętam, ale to teraz jest najmniej istotne, a najbardziej istotne jest to, co my tu znajdziemy za chwilę, bo po to się coś kupuje, żeby coś mieć. O, a co to za router tutaj nam pan w takim opakowaniu ładnym zrobił? 5G, tak? 5 GHz, 2,4 to taki standard. To jest jakiś router, nie? TP-Linka. No nie wiem, nie znam się. 3 lata gwarancji. O, wytłaczanka na jajeczka, chyba strusie. A może to był tutaj router wcześniej? Okej. Okay. O, jedna paczka jest. Obie? Miały być obie. Kurwa. Będę musiał chyba śmignąć jeszcze raz. Tutaj miał być wałek rozrządu do 30. Oj, będę musiał do jara zaraz napisać. No i chyba śmignę. O, lewiatan i jeszcze, kurwa, inne jakieś rzeczy. Buja mi się to. Trzeba będzie zwalić chyba jedną część. Kurwa. Jeszcze to mogę wyciągnąć. Jak człowiek. Nie muszę przecież robić to w tej wytłaczance. O, tutaj widzę. Się nie mieściło, czy coś. Czy myszy grasowały. Brakuje troszkę. Dobra, sprawdźmy, co my tutaj mamy. Co nasi rodacy jeszcze trzymają w szafach. To był młody człowiek po głosie. Widać, że coś tam chyba posprzątał. Nie dopytywałem się, co tam się stało. Mówi, że po dziadku sprzątanie było. I że kurna, jak to powiedzieć, coś się musiało podziać, że już dziadek nie mówił, że Janusz, kurwa, przyda się. O, kurna mać, czy to jest nowy wałek? Może być nowy wałek, co? Numery gdzieś tutaj były, jak dobrze pamiętam, tak. To są nasze numerki. O, kurna, koreańskie aparaty. Wałek do 30 jeszcze pamięta Gierka. Jeszcze pamięta Gierka, jeszcze pamięta stan wojenny. Być może Giertycha nawet. A teraz bierzemy nasz przyrządzik, zerujemy go. I co my tutaj możemy sobie wywnioskować? O! No dobra, wnioskujmy. Wnioskujmy troszkę. Tutaj mamy... Ile? Kurde... Ręka mi się przesuwa. O! Widać, że jest 200... Kurna mać. No dobra, może tu się oprę trochę na tym czopie. No. O! Dobra. Wychylenie mamy... ja widzę dobrze, to jest dwie kreseczki. I tutaj jest to samo wskazanie. Trzeba dobrze, dokładnie te szczęki tak równiutko przyłożyć. Trochę wyniuchać ten moment. O! Czopy są, że tak powiem, równiusieńko, nie? I to mnie cieszy. A teraz zobaczmy, ile 40-letni wałek jest podciągnięty, jakby to powiedzieć, tutaj na tej krzywce. Bo też mnie to interesuje. Tutaj zaciśnijmy troszkę. O, o, o. I przejedźmy w dół, żeby największe wychylenie uzyskać. O! Tutaj mamy tak piątkę. Gdzie jest nasz stary wałek? Tutaj jest na piątce. I stary 40-letni wałek, który sporo orał.
sporo ten ciągnik tutaj napierdalał na polach, tu nie było żałowania. Proszę zobaczyć, sprawdźmy. Wychylam tak, o, znowu na ukos i przejeżdżamy. Dobrze to robię. Dobra, docisnę może gdzieś tutaj, o. O. Tak. Kurna, jak to zmierzyć tak fajnie? Momencik. Bo ręka mi drga. Tu. Obkręcamy. O. No, może to są inne czopy. No, widzimy, że już jest trochę tutaj troszeczkę zmniejszony. Tutaj widać starcie też tak samo. Troszkę na ukosie. Pamiętajmy, że tam będzie piąteczka. A. O. Dużo podjechany. Bo to jest, można powiedzieć, tu od piątki. To jest pół milimetra, tak? No. Tutaj od jedynki do piątki 4,04 chyba będzie milimetra. Ok, wałek mamy zmierzony. Czopy. Tam było coś, dwie kreski przed. I tutaj dosłownie nam jedna setka uciekła, bo podziałka jest dwie setki. Setka zużycia na tym morze. Czop jest nierówny. No i tutaj tak samo dwie setki zużycia. Dobra. Na pewno są takie same numery, bo już to patrzyłem. Porównywałem, więc są takie same. Wałeczek bardzo mi się podoba. Jest widać odkuwany. To nie jest materiał, który był toczony z pręta. Tutaj widać odkuwkę normalnie wszystko. To jest kuty wałek. Także to, co jest kute, to wiadomo, że jest no, dopieszczone, tak? A gdzie mamy ten kupny wałeczek rozrządny? No, poszukajmy go troszkę. Oj, gdzie ja go wyjebałem? Kupny wałek rozrządu. No to teraz to już dojebałem. Czy on tu gdzieś leży? Czy co? Gdzie ja go mogę wpizić? Tutaj go nie widać. Kurde. Bo bym jeszcze chciał porównanie małe zrobić. Bo z tego co mierzyłem, to czopy są nierówne. Jeden całkowicie dnie wymiaru nie trzyma. Drugi jest od oryginału mniejszy o dwie setki. Mimo zdarcia to jeszcze mniejszy o dwie. A jeszcze jeden jest aż o 4 setki. Jeszcze mniejszy. Czyli no... Badziewie. My badziewiami się nie zajmujemy. Niestety. Badziewie to można Chińczykom obchnąć i powiedzieć, że jest kit. Bo tylko oni do tego są zdolni, żeby takie rzeczy robić. No bym pokazał z chęcią ten rozrządu. Gdzie on może być piśnięty? Tutaj nie ma, nie ma. Kurde blade. Kurde feluś. No wałek rozrządu mi wsiąkł. Tam nie wisi? Tu nie? Kurna. On był zębatko, to chyba gdzieś stoi. Ten jest stary. Kurna. Ale lipa, ale lipa. Jak zwykle nieprzygotowany jestem do filmu. O, już coś spadło. Tutaj chyba nie będzie. Coś mi się kojarzy, on gdzieś tu może leżeć. Koło. Wał. No nie. No nie. No nie, no nie, no nie. Także no... Okej. Zostawię sobie trochę miejsca jeszcze na dysku. To jeszcze będzie unboxing pompy.
olejowej, bo też ten sam pan miał pompę jeszcze olejowo do obchnięcia i razem zabrałem. Także elo, cześć!